Witamy w serii filmów instruktażowych Rigips. Dziś zajmiemy się budową ściany działowej. Wykorzystamy jedno z gotowych rozwiązań Rigips. System 34005 z podwójnym płytowaniem. Jest to montaż rekomendowany przez instruktorów Rigips. Wykorzystane w filmie materiały budowlane znajdują się w ofercie Rigips. Stosując oryginalne produkty Rigips, mamy pewność, że wykonana zabudowa będzie spełniała najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Do wykonania ściany działowej będą potrzebne płyta Rigips 4 Pro typ A, profile Rigips UW75 Ultra Steel, profile Rigips CW75 Ultra Steel, wełna mineralna Isover AkuPłyta, taśma uszczelniająca piankowa Rigips, taśma spoinowa szklana Rigips, taśma Rigips Pro do połączeń ślizgowych, wkręty Rigips TN25, wkręty Rigips TN35, wkręty Rigips typu pchełka, taśma narożnikowa Rigips Habito No Coat, masaż pachlowy Rigips Vario, gotowa masaż pachlowa Rigips Premium Light, masaż pachlowa Rigips Habito. Etap pierwszy. Montaż profili. Budowę ściany działowej rozpoczynamy od określenia jej położenia w pomieszczeniu. Najczęściej odbywa się to przy użyciu niwelatora laserowego. Można to również wykonać przy pomocy pionu murarskiego i łaty aluminiowej oraz sznura traserskiego. Wyznaczenie usytuowania ściany rozpoczynamy od analizy wymiarów pomieszczenia. Należy wyznaczyć linię przebiegu nowo budowanych ścian działowych i ich odległości od istniejących ścian masywnych. Następnym krokiem będzie przeniesienie tych linii na strop przy użyciu lasera. Wyznaczamy punkty leżące na linii pionowej, łączącej podłogę z sufitem. Wyznaczone punkty łączymy przy użyciu sznura traserskiego. Po wyznaczeniu przebiegu płaszczyzny ściany możemy przystąpić do montażu konstrukcji stalowej. Każdy profil stalowy stykający się ze stropem lub ścianą musi być podklejony taśmą uszczelniającą piankową Rigips. Następnie profile UW Ultra Steel mocujemy do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych o średnicy minimum 6 mm. Rozstawionych maksymalnie co 1 metr. Zazwyczaj są to kołki szybkiego montażu. Pierwszy słupek CW Ultra Steel musi zostać przymocowany do ściany przy użyciu dybli stalowych. Przed montażem słupek należy podkleić taśmą piankową Rigips. Profile poziome UW Ultra Steel w narożu nie stykają się ze sobą. W powstałą 2,5 cm szczelinę wsuwane będą płyty gipsowo-kartonowe wewnętrznej płaszczyzny ściany. Po zamontowaniu profili UW przystępujemy do montażu profili ościeżnicowych w otworze drzwiowym. Profile ościeżnicowe będą pierwszymi słupkami, które ustabilizujemy w konstrukcji ściany. Po nich można przystąpić do rozmierzenia i ustalenia kolejnych słupków. Rzadko zdarza się, aby profile słupkowe CW odpowiadały idealnie wysokości pomieszczenia. Zazwyczaj należy je skrócić. Zakładamy, że ze względu na standardowe ugięcie stropu słupki powinny być krótsze o około 1 cm do 1,5 cm od wysokości pomieszczenia. Profil ościeżnicowy CW należy skręcić z dolnym profilem UW wkrętami typu pchełka. Można to zrobić przez umieszczenie profilu pionowego CW w gnieździe powstałym przez wygięcie profilu obwodowego UW lub tylko przez skręcenie ścianek obu profili półkami. W celach montażowych ustawiony w pionie profil ościeżnicowy CW można tymczasowo skręcić pchełkami do profilu UW na stropie górnym. Podobnie postępujemy z drugim słupkiem ościeżnicowym. Po zamontowaniu profili ościeżnicowych przystępujemy do odmierzenia i ustawienia pozostałych słupków CW ściany. Standardowy rozstaw między słupkami wynosi 60 cm osiowo. Profile pionowe CW wkłada się w profile obwodowe UW i nie należy ich ze sobą skręcać. W nadprożu drzwi montujemy dwa dodatkowe słupki CW. Odległość słupków ościeżnicowych od dodatkowych słupków nadprożowych musi wynosić minimum 15 cm. Otwór drzwiowy ma szerokość 90 cm. Jeśli profile słupkowe w nadprożu oddalimy o 15 cm od profili ościeżnicowych, to odległość między tymi słupkami wyniesie 60 cm, czyli tyle, ile podstawowy moduł rozstawu profili słupkowych w ścianie. W takim przypadku możemy rozmierzyć położenie profili słupkowych od otworu drzwiowego w kierunku ściany masywnej, czyli rozmierzamy profile słupkowe w ścianie działowej, zaczynając od lewego profilu nadprożowego. Rozstaw profili słupkowych CW wynosi 60 cm. Przy takim rozstawie
Pierwszy słupek ustawiony jest w odległości 70 cm od ściany masywnej. Zachodzi więc konieczność wstawienia jeszcze jednego słupka CW, aby uzyskać wymagany rozstaw. Jego odległość od ściany wyniesie 10 cm osiowo. Jeśli docinany pasek płyty gipsowo-kartonowej miałby szerokość mniejszą niż 30 cm, zalecamy zagęszczenie rozstawu słupków do 40 cm. Po korekcie pierwszy profil CW Ultra Steel oddalony jest od ściany masywnej o 30 cm. Po odmierzeniu i ustawieniu profili CW można przystąpić do montażu płyt gipsowo-kartonowych Rigips. Etap drugi. Płytowanie. Przed przykręceniem płyt gipsowo-kartonowych po obu stronach ściany przyklejamy taśmę ślizgową, wykonując tak zwane połączenie ślizgowe w miejscu połączenia ze ścianą masywną. Montując płyty, należy je podnieść ponad podłogę na wysokość około 12 mm. Uzyskamy to przez położenie na podłodze podkładki z płyty gipsowo-kartonowej. Płytowanie rozpoczniemy od otworu drzwiowego. Pierwsza płyta zostanie ustawiona w pionie w taki sposób, że jej krawędź będzie biegła w osi lewego profilu nadprożowego. Pierwszą warstwę płyt przykręcamy do konstrukcji stalowej wkrętami TN25 w rozstawie maksymalnym, co 75 cm. Wkręty powinny być zagłębione poniżej płaszczyzny płyty i osadzone tak, aby karton wokół łba nie został przerwany. Gdy płyta jest krótsza niż wysokość pomieszczenia, należy zastosować docięty pas o wysokości nie mniejszej niż 40 cm. Wystającą poza profil ościeżnicowy płytę przecinamy piłą wzdłuż profilu nadprożowego. Następnie nacinamy nożem papier, łamiemy wystający fragment płyty i go odcinamy. Słupek CW ściany poprzecznej należy dostawić do przeciągniętego opłytowania płyt gipsowo-kartonowych. Przystępujemy do opłytowania krótszej ściany naszego pomieszczenia. Postępujemy podobnie jak w przypadku pierwszej warstwy płyt na ścianie wcześniejszej. Po zakończeniu płytowania pierwszej warstwy możemy ułożyć instalację w otworach typu H profili pionowych CW. Następnie przystępujemy do układania wełny mineralnej. Zalecamy korzystanie z maseczek przeciwpyłowych i jednorazowych kombinezonów ochronnych. Przystępujemy do opłytowania zewnętrznych powierzchni ścian pomieszczenia. Pierwsza warstwa płyt jest przykręcana wkrętami TN25 w rozstawie maksymalnym, co 75 cm. Druga warstwa jest przykręcana wkrętami TN35 w rozstawie co 25 cm. Etap trzeci. Szpachlowanie. Po zamontowaniu pierwszej warstwy płyt, ich połączenia należy wyszpachlować masą konstrukcyjną Rigips Vario. W ścianach działowych, bez deklarowanej odporności ogniowej i wymagań izolacyjności akustycznej, nie ma konieczności stosowania taśmy zbrojącej. Szpachlowane są krawędzie podłużne i krawędzie poprzeczne płyt. Szczeliny przy stropach i ścianach masywnych uzupełniamy masą konstrukcyjną. Tak przygotowaną ścianę pozostawiamy do wyschnięcia. Przystępujemy do układania drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych. Należy pamiętać o zachowaniu przesunięcia między krawędziami podłużnymi i poprzecznymi płyt w stosunku do pierwszej warstwy o co najmniej 40 cm. Po przykręceniu drugiej warstwy płyt Rigips 4 Pro przystępujemy do ich szpachlowania konstrukcyjnego z użyciem masy Rigips Vario i taśmy spoinowej szklanej, tak zwanej fizeliny. Płyty Rigips 4 Pro pozwalają na przyspieszenie procesu szpachlowania i minimalizują zużycie masy konstrukcyjnej. Jednocześnie, ze względu na poprzecznie profilowaną, oryginalną krawędź fabryczną Pro, przyspieszają montaż i podnoszą jakość wykonanych powierzchni połączeń płyt. Szpachlowanie krawędzi Pro najlepiej wykonać przy użyciu masy Vario i taśmy spoinowej szklanej. Po szpachlowaniu konstrukcyjnym ścian pomieszczenia możemy przystąpić do wzmocnienia naroża zewnętrznego ściany.
Narożniki ścian zabezpieczamy przy użyciu taśmy narożnikowej Rigips Habito No Coat i masy Rigips Habito. Masę Rigips Habito nakładamy wzdłuż naroża warstwą o grubości około 1 mm. Taśmę Rigips Habito No Coat docinamy na długość naroża, a następnie zaginamy i dopasowujemy do naroża zewnętrznego. Tak przygotowaną taśmę dociskamy ręcznie. Do montażu taśmy narożnikowej Rigips Habito No Coat można użyć rolek lub tradycyjnych narzędzi typu szpachelka lub blichówka. Po obsadzeniu narożnika szpachlujemy powierzchnię po obu jego stronach na szerokość około 20-30 cm. Czekamy, aż wyschnie masa konstrukcyjna. Po wyschnięciu gipsu szpachlujemy spoiny i wkręty masą finiszową Rigips Premium Light. Po wyschnięciu masy spoiny należy przeszlifować i odpylić. Po wyszlifowaniu odcinamy nadmiar taśmy ślizgowej i zrywamy ją. Na tym etapie można zagruntować ściany, przygotowując je do malowania. Masz pytania? Kontakt do doradców Rigips znajdziesz na rigips.pl.